inaczej, za jakimi sterami, w sensie, kurwa, wiedziałem, że się zajebie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i zgadnijcie, co się stało. Teraz właśnie przestało padać, ale jadę, jest teraz dzisiaj, który jest marzec, chyba 25 marzec. Ogólnie prognozy temperatury, pogody, prognozy pogody przepowiadają to, że ma być jakieś tam 16, 17, 18 stopni, same słoneczko. Ja sobie teraz właśnie wracam do domu i kurwa co? I śnieg napierdala, kurwa, i tak srogo nakurwiał ten śnieg przez chwilę, teraz już właśnie przestał padać, ale kurwa no, jakie to dziwne było, nie? No teraz znowu coś tam popaduje, no nie, takie słowa nie ma, no ale pada sobie, no i tak to wygląda. Na filmiku raczej tego widać nie będzie, no ale zdziwił mnie bardzo ten śnieg. No to jest 10. podejście parkowania chyba, no to jakiś starszy pan, ale serio, czekam tutaj chyba 5 minut, ten gość próbował 3 albo 4 razy zaparkować i co chwilę do przodu, do tyłu, a z przodu miał tyle miejsca, że tam by, kurwa, no nie wiem, tirem by zaparkował, no tirem, jakoś ciężarówką, jakimś busem by zaparkował, tak myślę, kurwa, no to grubo, już nawet mu długimi mrugnąłem, gościu, no jedź, kurwa, aż w końcu się udało przejechać. Dobra, teraz ustawiłem troszeczkę inaczej kamerę. I ogólnie tak, często są zadawane pytania, jak tam BMK, co z BMK, jak BMK chodzi, jak działa, czy jeździ, po naprawie tej skrzyni jeździ, nic się nie dzieje, więc także jest bardzo, bardzo dobrze jak na razie, wszystko jest na swoim miejscu, automat działa tak jak powinienem, oczywiście nie, tak jak powinienem, tak jak powinien, nie zapeszajmy oczywiście, bo to nie wiadomo, czy nic coś nie wyskoczy, ale miejmy nadzieję, że nie, bądźmy dobrej myśli. Ogólnie samochód bardzo wygodny, jeżeli chodzi o automat, to więcej automatu używanego, starego nie kupię, czy starego, no takiego no dłuższego, z dłuższym żywotem już za sobą, bo no kurde, no jak się coś spierdoli, to wiecie jakie to są pieniądze, no nie, ja byłem głupi, kupiłem, chciałem automat, no to mam automat, no ale jeżeli chodzi o jazdę i komfort jazdy, to jest naprawdę bardzo w porządku, jeździ się bardzo przyjemnie, nie powiem, że tutaj nie narzekam, tak, więc jest jak najbardziej w porządku, no. Jeżeli chodzi o spalanie samochodu, no to około 9-10 litrów po mieście. Nie jest to jakiś mały wynik, choć na taką moc i na te osiągi, które ten samochód tutaj oferuje, to naprawdę jest dużo. Znaczy to naprawdę jest mało, małe, malutkie spalanie. No i na sam komfort jazdy, ogólnie jeździłem tą Mazdą z 2007 roku, swoją szóstką i powiem wam, że tą BMW się jeździ lepiej. Jest taka, co jest solidnie wykonana. To jest właśnie to, ta różnica wykończeń, tak? Że tutaj mamy tak materiały dopasowane, czy na przykład ta deska rozdzielcza jest tak spasowana, że nic w niej nie trzeszczy, no nie? Tam fotel czasami coś tam będzie skrzypiał, ale to tam, wiecie, to już tak ze starości, tak? Ale jeżeli chodzi o deskę, spasowanie wszystkich plastików, tego wszystkiego, też to nie są takie plastiki chamskie, tylko takie tworzywo, jest naprawdę godne polecenia i naprawdę jest bardzo przyjemny samochód, więc także tutaj mam nadzieję, że jakieś tam kwestie rozjaśniłem. Powiem coś o tej piosence, to właśnie tak sobie wracam do domu, postawiłem, że coś tam ponagrywam do tego vloga. No i powiem wam tak, że kiedyś to była moja jedna z ulubionych piosenek. Gang Albanii jest różnie odbierany przez ludzi, aczkolwiek niektóre nuty po prostu mi wpadały w ucho, były takie fajne, rytmiczne i po prostu coś było w nich, co mnie do siebie przekonywało i do posłuchania. Kiedyś miałem takie marzenie, że w sensie jeszcze to było dawno, jak w ogóle wyszedł ten Gang Albanii, może troszeczkę pojebane, że będę miał zajebisty samochód, z racji też, że dla mnie jazda samochodem jest czymś więcej niż jazdą samochodem. Samochód nie jest dla mnie tylko i wyłącznie tym samochodem, środkiem transportu, tylko właśnie czymś więcej. I ogólnie mam takie podejście do muzyki miałem, w sensie i mam, bardzo lubię słuchać muzyki i bardzo lubię jeździć samochodem, co wszystko się składa w to. I lubię mieć dobry samochód i szybki samochód, na miarę możliwości, tak żeby, no nie bez przesady, tak, że nie musi to fruwać, bo to ciężko później tym jeździć po mieście ze względów finansowych i czasu tankowania go na stacji, ale pod względem tego, żeby po prostu było co depnąć, nie? Żeby jakiś tam ten dźwięk silnika był, dlatego też ta Mazda mi nie podpasowała do końca, choć na głosie nie miała naprawdę kozackie. No i co, tutaj w tej BMW mam Harman Kardon. No i właśnie, tak a propos tej piosenki, miałem takie marzenie,
że będę miał samochód zajebisty i będę słuchał sobie muzyki w tym samochodzie. Nie wiem dlaczego, to dziwnie brzmi, ale było takie wizje moje, wiecie, jakieś takie wyobraźnie działały na tej zasadzie, że będę jeździł, będę słuchał tej muzyki i to może tak pusto i płytko brzmi, ale naprawdę kiedyś miałem takie marzenie, żeby mieć to prawo jazdy i tak dalej. I w ogóle wam tak wstępnie powiem, że zaczynałem jeździć jeszcze bez, no tak nie do końca miałem uprawnienia, jak zaczynałem jeździć po mieście. Jeździłem z trójką, bez, że tak powiem tutaj, no wiecie o co chodzi, żeby tam wprost nie mówić, ale zrozumiecie o co mi tutaj chodzi. Co? No było głupie, bardzo głupie, więc no tak to tutaj wygląda sytuacja. Dobra, no to co, tu chyba tyle w tym temacie mam do przekazania, czyli nie będę was nudził jakimiś tam dalszymi swoimi przemyśleniami na ten temat. Dobra, ja teraz właśnie wracam do domu i pewnie się słyszymy jutro, coś tam jeszcze do was, coś tam do was pogadam. Tymczasem jedziemy na siłownię obwodnicą, ponieważ tam na Łęczowska, Wojciechowska jest zajebana strasznie, w sensie to teraz remonty, jest wahadłowy ruch. No i jedziemy sobie obwodnicą, opatrzcie, Elka jedzie. I to jeszcze chyba za... nie, to nie iDrive chyba nie, nie wiem, w iDrive ja robiłem w Lublinie. Jak ktoś zna tą szkołę, a to jest iDrive. Zobacz, iDrive. No, nie wiem, może to Przemek był, czyli taki, no właściwie mój kolega, teraz instruktor, z którym robiłem prawo jazdy, w sensie ten kurs. Nie, ogólnie wam mogę powiedzieć, że zmieniliśmy plan, że dzisiaj wchodzimy na nowy plan na FBW. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Coś tam może się uda nagrać, zobaczymy ile będzie osób na siłowni, wezmę telefon, ale zobaczymy jak to wyjdzie, a jak nie, to nagram jakiegoś innego dnia. Trening mam podzielony, mamy na trening A i trening B. No to wam przedstawię tam jakoś, nie wiem, czy jak będę gdzieś jechał, czy jakoś w domu, czy coś takiego. No i właśnie teraz wracam sobie do domu. Jest chyba, no jest 24. No i ogólnie tak, dokończając temat tej siłowni, tutaj wam powiem troszeczkę o siłowni na temat może moich samochodów, czym pierwszy raz jeździłem, jakim samochodem, co prowadziłem jako pierwszy raz, na czym się uczyłem jeździć jeszcze przed prawem jazdy, przed zaczęciem tego kursu całego i tych jazd, bo kontakt z samochodem miałem dużo wcześniej, czy dużo wcześniej, no sporo wcześniej. I ogólnie tak, wracając do siłowni, bo tam wcześniej mówiłem na temat siłowni, jechaliśmy tą na siłownię i oczywiście zapomniałem torby na siłownię, kurwa, zabrać, jak to zazwyczaj jest, że zapominam o czymś po prostu. No i pojechaliśmy, postanowiłem, że no dobra, pójdziemy tam, mamy blisko ten Olimp i tam jest fajny sklep, taki dość duży, Go Sport, coś takiego. No i że pójdziemy kupić mi spodenki i tak dalej, żebyśmy nie musieli wracać po tą torbę. Poszliśmy, ale tam mały problem wynikł i musieliśmy się wrócić do domu. No i wróciliśmy się do tego domu. No i na siłownię pojechaliśmy dopiero później, ale najważniejsze jest to, że pojechaliśmy na tą siłownię. I odnośnie tego planu. Jaki jest plan? Plan jest taki, że przyjeszliśmy na FBW razem z Klarą. FBW jest o tyle lepsze, że... No nie wiem, dobra, ja o tym zrobię może osobny filmik, to zostawimy na jakiś osobny odcinek, bo też zamierzam wejść właśnie w te tematy bardziej siłowni i stricte siłowni. I tutaj wam mogę powiedzieć, że może mi się uda tutaj nawiązać jakąś współpracę z pewnym sklepem z suplementami, gdzie po prostu będę mógł dla was robić jakieś konkursy i takie inne duperele, tak? Więc myślę, że to będzie fajny pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. I ogólnie, jeżeli chodzi o moją przygodę z siłownią, tutaj wspomnę, jeżeli już o czym zacząłem mówić, no to część na pewno wie, że ćwiczę od 3,5 roku, ponad od 3,5 roku. Miałem taki tydzień, gdzie rozjebałem całą formę, spasłem się i tak dalej i tutaj od niedawna zacząłem się bardziej w to angażować, a teraz już w 100% od teraz, właśnie od wczorajszego dnia i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak jak to kiedyś było, bo kiedyś miałem taką zajebistą motywację, serio, to było zajebiście, ale teraz po prostu już to troszeczkę gorzej mi wychodziło. I właśnie stoję tutaj na Wojciechowskiej, jak widzicie, jest czerwone. Zaczynam nagrywać w tym samym miejscu, jak tutaj nagrywam. Nie wiem dlaczego, jakiś tak zawsze mi się przypomina. No i ogólnie teraz postanowiłem, że może troszeczkę częściej te vlogi będę nagrywał, tak jak było gdzieś tam na początku filmiku, że powiedzmy zostawiacie 250 łapek i ja zaczynam nagrywać kolejnego vloga, tak naprawdę bez żadnego pierdolenia, bez żadnych ściem. Bo jakoś mi to słabo wychodzi i zapominam czegoś nagrać, tak jak wcześniej z tą siłownią, tam byliśmy w tym Olimpii i tak dalej, pozapominałem i to jest właśnie najgorsze, bo muszę do tego przywyknąć, że właśnie nagrywam cały czas.
końcu mamy zielone. Gościu, jedź. No i co tutaj więcej mówić na ten temat? No chyba nie, no to już poświęcę jakiś tam osobny filmik na ten temat, no ale teraz przejdźmy do tego prawa jazdy. Ogólnie czym zacząłem pierwszy, jaki pierwszy samochód, Boże, za jakimi? Pierwszy samochód, którym jeździłem, to była Skoda Yeti, na nim się uczyłem jeździć, i Opel Zafira. To są dwa samochody, którymi zacząłem jako pierwszy, no... W tych samochodach jako pierwszy raz zasiadłem za sterami właśnie tych samochodów. Kurwa, przepraszam was bardzo, nie wiem, coś mi się zamuliło, już późno jest, trochę jestem zmęczony. I po prostu zaczynam jakoś tutaj nie trawić tego, co mam powiedzieć. Poliglotą to nie jestem, no ale to dobra, mniejsza o to. Właśnie to są takie dwa samochody, którymi zaczynam jeździć, i z Skodą Yeti jeździłem o wiele więcej i uczyłem się na niej jeździć. Ją możecie spotkać we vlogu z Fiwę i z zakupu Mazdy, tam jest na pewno ta Skoda, bo tam jechaliśmy właśnie tą Skodą na Fiwę, bo ja wtedy sprzedałem akurat S-kę, moje Audi, co jeszcze się część osób pyta, co jak tam Audi i tak dalej. Ono zostało sprzedane, no i właśnie wtedy jechałem tą Yeti tam na targi, bo mieliśmy wykupione bilety na Fiwę i tak dalej. No tu już mogłem pojechać, samochód jedzie chyba z prędkością kurwa żółwia. Nieważne. No i go ujemy. No. I co tutaj więcej wam mogę powiedzieć? No moim kolejnym samochodem to właśnie była Zafira. W sensie nie jako moim, tylko na którym się uczyłem jeździć. No i później już kurs prawa jazdy. Audi kupiłem gdzieś tak. Miałem wyjeżdżony bodajże chyba 12 godzin jazd i wtedy kupiłem Audi. Było to jakoś w czerwcu, 21 czerwca 2015 rok, tak? 15, tak. W 15 czy w 16? W 15 czy w 16 chyba, w 16, tak, w 16 kupiłem Audi. Czy w 17, nie w 7, Boże. W 15 albo w 16, już nie pamiętam. Tam vlog na moim kanale jest dość popularny z tego zakupu Audi. Tam możecie też wejść, a zapewne większość z was już widziała, jak tam jest ponad 40 tysięcy wyświetleń. No, więc tak to wygląda. I postanowiłem, że jak sobie do was pogadam, o tam właśnie Camaro, nie, to Mustang pojechał, GT. Czasami fajne samochody można spotkać w tym Dublinie, chociaż to rzadko się, serio. No. I co tutaj więcej na ten temat mogę powiedzieć? Później jeździłem tą S-ką, co już tam wcześniej wspominałem na ten temat, jak to wyglądało. Później miałem tą Mazdę, jeszcze jakimiś samochodami jeździłem kawałeczek, tam się przejechałem Oplem Insygnią. Też w automacie, wtedy się zakochałem w automacie A4, 3-litrową, V6, tam też był właśnie automat i to też mnie właśnie tak do tego przekonało i teraz sam mam tą BMW w automacie, chociaż no na dłuższą metę czasami się stresuję, że coś mi się spierdoli w tym automacie, nie wiem dlaczego, to przez to na pewno, że mi się zepsuł po 3 dniach, jak kupiłem ten samochód i teraz po prostu jakaś tam taka trauma mała jest, bo no wtedy to byłem naprawdę załamany, serio, z powodu samochodu byłem tak załamany, że to jakaś masakra, ale jakoś też starałem się uświadomić, że to tylko samochód, że to tylko to, że to nic tak naprawdę wielkiego, naprawi się i będzie jeździć, tak? A te pieniądze po prostu, no straciłem, ale nie było się co rozczulać, to tylko pieniądze, tak? No i tak do tego podeszłem i jakoś to się później moje nastawienie do tego zmieniło. No i co tutaj więcej wam mogę na ten temat powiedzieć? Właśnie cały czas to powtarzam, chyba muszę to zlikwidować, muszę tego mniej tego używać, stwierdzenia. No, więc to będzie na tyle raczej chyba w tym vlogu. Serdecznie was zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli chcecie kolejne. Możecie pisać, z czego byście chcieli zobaczyć materiał, jak co robię i tak dalej, tak szczegółowo bardziej, co byście chcieli zobaczyć. Czy chcecie dużo siłowni, czy też nie, możecie napisać w komentarzach. Fajnie by było, jakaś dyskusja by tam się utworzyła w tych komentarzach. To będzie naprawdę przyjemnie. Lubię czytać wasze komentarze. Często są pozytywne i naprawdę sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, ale jak jest jakaś krytyka uzasadniona, to też lubię, bo wtedy wiem, co mam zmienić, czego nie robić i tak dalej. I staram się do tego po prostu ustosunkować. No. I ogólnie tak jeszcze moja taka ciekawostka, zawsze każdego uczyłam przed zamykaniem samochodu, to tutaj naprawdę zamykajcie samochód, jak jeździcie, tym bardziej w nocy i leży gdzieś tam telefon, czy jakaś tam torba, czy portfel, czy coś takiego, bo znam sytuację, gdzie po prostu na skrzyżowaniu zapierdolili torebkę z samochodu, co po prostu... No, jest ciężką sprawą, bo jak jesteście na tym skrzyżowaniu, stoicie sobie na czerwonym wielkim korku i ktoś podbija i wiecie, kradnie torebkę z samochodu, to co robić? No, to zostawić samochód na środku i biec za nim, czy jak? No właśnie, no nie zostawicie samochodu i to jest taka mała przestroga, że zamykajcie samochód. Ja zawsze zamykam, czy jak jeszcze w nocy, to tym bardziej, bo jak dużo jest patologii, dużo jest jakichś takich
ludzi, którzy po prostu, no wiadomo jak to wygląda, to jest sytuacja. No więc to będzie na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się spodobało, to już 8 minut, widzę, że gadam do was, więc... Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, piona.